To wczoraj Konfederacja przedstawiła liderów swoich list do Parlamentu Europejskiego. Liderką z Wielkopolski jest Anna Bryłka. Dzień dobry pani. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ale rozumiem, że skoro pani jest kobietą, to będziemy rozmawiali dzisiaj o modzie i urodzie, o peelingu i mezoterapii, o tym, czy marynarki są taliowane, czy też oversize. Nie wiem, jak pani ma taliowaną, tak? Tak. Chyba taliowane. Jak wywabiamy plamy oraz o gotowaniu w Thermomixie. Takie przygotowałem tematy. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że porozmawiamy o problemach związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego i kampanią, w którą weszliśmy. Bardzo panią przepraszam. Chciałem być dokładnie taki jak Sławomir Mentzen. Otóż, kiedy on przedstawiał panią, to nie wspomniał nic o tym, że pani jest inteligentna, że pani jest kompetentna. Nie napomknął o tym, że pani jest nieustępliwa albo pani jest uparta. Za to wspomniał wyłącznie o pani urodzie. Mówił o pani per najpiękniejsza twarz Konfederacji. Oj, panie redaktorze, to nie jest jedna wypowiedź Sławomira Mentzena na mój temat. Mam nadzieję, że tutaj to nie jest żadna przesłanka do tego, żeby być kandydatem. Natomiast moje przygotowanie jedyne, i moje doświadczenie... jedyne, co powiedział o pani i o pani Zemszkowskiej-Hernik, to, że panie są najpiękniejsze. Nie, przede wszystkim... Ale tak mówił. Ale są też inne wypowiedzi, w których mówi o moich innych cechach. Być może, ale kiedy i przygotowaniu do tego, żeby kandydować w wyborach do parlamentu i być potencjalnym przyszłym europosłem. Także rozpoczynamy tą kampanię. Ja kandyduję, mam przyjemność kandydowania z okręgu wielkopolskiego, z którego kandyduję od zawsze. Mam nadzieję, że uda mi się przekonać jak największą liczbę wyborców do tego, żeby oddać ten głos na mnie. Ja idę do tych wyborów parlamentarnych europejskich z przekazem po prostu dotyczącym polityki Pani klimatycznej Anno, ja to i odrzucenia rozumiem, polityki ale klimatycznej. Ale dlaczego w takim razie, kiedy wasz lider was przedstawia, to nie wspomina na przykład o urodzie posła Sośnierza, ani o zgrabnych łydkach Stanisława Tyszki, ale o was, o kobietach mówi: pani chce całą wypowiedź? Proszę. Polecam państwu dwie najpiękniejsze twarze, Annę Bryłkę i Ewę Zajączkowską. Jestem przekonany, że obie zrobicie świetny wynik i pokażecie wszystkim, że w Konfederacji można być kobietą, a Konfederacja jest partią dla kobiet. To swoją drogą dość zaskakujące wydawałoby się, no bo ja nie słyszałem, żeby Donald Tusk mówił: w Platformie mogą być kobiety, albo Jarosław Kaczyński zachęcał, że kobiety mogą głosować na PiS. A wy tutaj robicie z tego wydarzenie. O proszę, kobieta, coś zupełnie innego. Nie, to jest to coś naturalnego. W każdej partii politycznej są kobiety, są w PiSie, są w Konfederacji, są w Platformie Obywatelskiej, są również u nas i u nas też również kandydują. To dlaczego dyskryminujecie mężczyzn? Nie dyskryminujemy ani mężczyzn, ani kobiet. Ale dlaczego o Sośnierzu nikt nie mówił, że ładny? Nikt nikogo nie dyskryminuje. Mamy dobrze skrojony plan na wybory do Parlamentu Europejskiego. Rozpoczęliśmy kampanię, idziemy z naszymi postulatami programowymi. Wkrótce będą prezentowane kolejne elementy kampanii do Parlamentu Europejskiego i zachęcam do tego, żeby śledzić nasze aktywności. Pani znowu nie ma szans na mandat. Dostała pani okręg... Oj nie, panie redaktorze, nie. Dostała pani okręg Wielkopolski. Rozmawiałem z działaczami Konfederacji i mówią tak: no liczymy na 4 mandaty Warszawy, Kraków, Śląski, Wrocław. Tak się okazało, tak się złożyło, że w tych okręgach nie ma żadnej kobiety. Na jedynce oczywiście. No bo na przykład, ale swoją drogą, dlaczego pani nie dali? Pani jest dyrektorką tam do spraw europejskich Konfederacji. Nie dostała pani ani Śląska, ani Wrocławia. Nie, panie redaktorze, nasza Konfederacja składa się z trzech partii składowych i układ jedynek na listach do Parlamentu Europejskiego był wynegocjowany już kilka lat temu. No i tak się złożyło, że Ruch Narodowy, którego jestem wiceprezesem i który reprezentuje też na listach do Parlamentu Europejskiego, otrzymał jedynkę w Warszawie i otrzymał jedynkę w Poznaniu. No i jedynka w Poznaniu przypadła mi, a to, że jestem stamtąd, jest naturalnym, że po prostu stamtąd kandyduję. To Anna Bryłka, mój gość, nie została w takim razie wskazana jako najlepsza kandydatka w biorącym okręgu. Panie redaktorze, Wielkopolska też może być biorącym okręgiem i my o ten mandat walczymy. Ja nie robię kampanii po to, żeby ją zrobić, tylko po to, żeby ten mandat uzyskać. Proszę pani, jakby gdyby było teraz referendum w sprawie przynależności Polski do Unii Europejskiej, to jakby pani głosowała? To jest pytanie o pani pogląd, a nie o to, czy będzie referendum. Panie redaktorze, na razie takiego referendum nie będzie. Na razie trzeba przedstawić przede wszystkim... A czemu pani nie odpowie na to pytanie? Zaraz skończę i powiem.
Na razie trzeba przede wszystkim pokazać Polakom, że koszty obecności Polski w Unii Europejskiej bardzo drastycznie wzrosły i wzrosły w ostatnich 5 latach, spowodowane przede wszystkim polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Pani Anno, i te koszty w następnych... Czy gdyby było referendum, to pani głosowałaby za pozostaniem Polski w Unii, czy przeciw? Panie redaktorze, na razie nie ma takiego referendum. Czego, nie wiem, jak czego będzie. Się pani boi? Ja nie wiem, jakie będzie. Nie wiem, jak byłoby zadane Krzysztof pytanie. Krzysztof Bosak rozmawiał ze mną w kanale Zero i on nie miał wątpliwości w tej sprawie. Powiedział jednoznacznie, w referendum głosowałbym za odzyskaniem przez Polskę niepodległości, za wyjściem z Unii. Tak mówił Krzysztof Bosak, pani partyjny szef. On powiedział wprost, byłem przeciwko wejściu Polski do Unii, stworzyliśmy ruch narodowy, który był przeciwko obecności w Unii, a dzisiaj... Mówi Krzysztof Bosak, nie wykluczamy polexitu. Oczywiście, że nikt nie wyklucza, bo trzeba być na niego gotowym. Ale pani się tak boi powiedzieć głośno, jakby pani głosowała nie, w referendum. Nie, to proszę redaktorze. Powiedzieć, jakby pani głosowała Jestem w referendum. Jestem zwolennikiem polskiej suwerenności, niezależności, a w obecnym momencie po prostu Unia Europejska dąży do tego, żeby nam tą suwerenność zabrać. Ostateczna decyzja nie jest taka, czy chcemy ją zmieniać tę Unię, czy nie, tylko jakby byłoby referendum, to brzmiałoby pytanie za czy przeciw. Jak za. Głosuje... Anna Bryłka. Zostajemy, tak. Czy wychodzimy? Gdybyśmy byli przygotowani do tego, żeby opuścić, byłoby rozpisane referendum i jako kraj bylibyśmy do tego gotowi, to trzeba byłoby zagłosować za. Ja głosowałam. Za opuszczeniem. Tak, tak. Dlaczego chce pani opuścić? Przede wszystkim, panie redaktorze, ostatnie 5 lat pokazało, w jakim kierunku zmierza Unia Europejska. I ten proces federalizacji bardzo mocno przyspieszył. Niestety również za zgodą polskiego rządu i niestety również za zgodą premiera Mateusza Morawieckiego. I mam tutaj na myśli dwa bardzo postępowe elementy, to znaczy zgodę na wspólny unijny dług i zgodę na wspólne unijne podatki, z czego został sfinansowany cały fundusz odbudowy. To jest jedno wielkie oszustwo, które... Mówi pani o pieniądzach na KPO. Z KPO, tak, dokładnie tak. Z tych pieniędzy... Czy to jest oszustwo? Nie powinniśmy tego brać. No panie redaktorze... Wspólny dług i zobowiązania ze wspólnego długu mają wygasnąć w 2058 roku. Premier Morawiecki, kiedy w 2020 roku przyjechał z tego szczytu Rady Europejskiej w lipcu, ogłosił wielki sukces, jak to mają tutaj miliardy złotych popłynąć na odbudowę gospodarki po pandemii, no bo to był pretekst do tego, żeby ten wspólny dług zaciągnąć. No i co się okazało? Okazało się, że żadne pieniądze nie popłynęły. No właśnie, popłynęły. Panie redaktorze, tylko że te pieniądze muszą być celowo wydane, bo Krajowy Plan Odbudowy to również kamienie milowe i to warto naszym słuchaczom i widzom tutaj przypomnieć, kamienie milowe, które wprowadzają takie obowiązki jak podatek od posiadania auta spalinowego, podatek od rejestracji auta spalinowego, pełne składkowanie umów cywilnoprawnych, wymiana źródeł ciepła, zeroemisyjny transport publiczny w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Tam jest mnóstwo zobowiązań i te pieniądze, nawet jeśli i wpływają, to my nie mamy prawa przeznaczyć na to, na co polski rząd uważa, że o tutaj jest potrzeba, tutaj je wydajemy. Nie, my musimy je wydać zgodnie z przeznaczeniem, jaki został wynegocjowany. Dobrze, czyli pani, więc ta federalizacja bardzo mocno przyspieszyła. Do tego Europejski Zielony Ład 2019 rok. Dobrze, pozwolę pani wszystko to powiedzieć, tylko chcę po prostu uściślić. Chcę usłyszeć od pani jednoznaczną deklarację. Pani ma kłopot dzisiaj ze składaniem deklaracji. No ale może jednak w tej sprawie przynajmniej to łatwiejsze pytanie będzie. Rozumiem, że nie powinniśmy przyjmować żadnych pieniędzy z KPO, bo wiąże się to z... Nie powinniśmy się tak... No już, bo wiąże się to z dużym zobowiązaniem. Czyli z przekazaniem. Nie chcemy pieniędzy z KPO. Gdyby Konfederacja rządziła, nie wyszłaby z jeśli ale to my możliwe. Zagłosowaliśmy przeciw tym pieniądzom w 2021 roku. Zagłosowaliśmy przeciwko ratyfikacji nowym zasobom własnym. I to była najlepsza decyzja. Najlepsza. Oczywiście. 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 Dlaczego? Dlatego, że w momencie my przekazaliśmy prawo zaciągania w imieniu polskiego ministra finansów Komisji Europejskiej. Oddaliśmy tą kompetencję Brukseli. Również, jeśli chodzi o podatki, zgodnie z polskim prawem, podatki mogą być nakładane tylko i wyłącznie w drodze ustawy. A tą kompetencję oddaliśmy w pewnej części Brukseli. Pani rodzice prowadzą gospodarstwo rolne, prawda? Tak, wspólnie prowadzimy. No właśnie. Ile dostajecie dotacji? Płatności bezpośrednie. Ile? Nie wiem, panie redaktorze, no nie chcę tutaj mówi mówić. Mówi pani, tak? Że współprowadzi. Wiem ile, ale no nie ale sądzę, nie żeby powiem. To naszych widzów interesowało. A to dlaczego? No po prostu mamy płatności bezpośrednie do każdego hektara. Tak, które, no pytam, ile to razem jest w złotówkach? Chyba, że pani woli w euro. Nie sądzę, żeby to interesowało naszych widzów, tak? Pobieramy normalnie. Skąd takie przypuszczenie, że to nie interesuje ludzi? Ludzi zawsze interesuje to. Pieniądze. Tak. No, panie redaktorze, no my prowadzimy gospodarstwo rolne, składamy co roku wniosek nie o płatność bezpośrednią. Po nie chcę mówić, ile. tak, ile to A jest. A dlaczego? Bo dużo, prawda? Nie, to nie jest aż tak dużo. To jest duże gospodarstwo, więc...
Nie, średnie, średnie? Średnie. Tak. Znaczy, co to znaczy średnie, pani zdaniem? Ile macie, powiedzcie, hodowlę zwierząt, prawda? Tak, bydło mleczne. Ile macie bydła, sztuk bydła? Krów dojnych mamy 100. 100 krów. Tak. A macie też cielęta? Czy... Tak, no to jest naturalne. To ile? Około sztuk bydła, około 250. 250 sztuk bydła. Tak. Gotowa byłaby pani poświęcić dopłaty unijnej, gdyby tylko udało się wyjść z Unii Europejskiej? To znaczy tak, w tym momencie nie da się tego zrobić, no bo wszyscy funkcjonujemy jako rolnicy na wspólnym unijnym rynku. Pełna natomiast jasność. Tak, to jest do zrobienia. Generalnie wszyscy rolnicy i moi rodzice i ja jesteśmy zdania, że po prostu nam jako producentom żywności i tym, którzy sprzedają swoje plony, należy się po prostu uczciwa zapłata za to, co sprzedajemy. Wszyscy jesteście zdania, że należy wyjść z Unii? Nie, chodzi o to, że za nasz towar powinniśmy otrzymywać uczciwą zapłatę. To jest zupełnie oczywiste. I dopłaty są po prostu pewnego rodzaju wyrównywaniem tych kosztów, tak? I nic więcej. Dobrze. Ja rozumiem, naprawdę nakładają na was obowiązki. Panie redaktorze, jeżdżę po tych protestach rolników, spotykam się też z moimi przyjaciółmi, znajomymi, sąsiadami. Coraz częściej słyszane są głosy, które mówią o tym, że mamy za dużo biurokracji, że są te obciążenia, że mamy Europejski Zielony Ład, że mamy politykę klimatyczną, że mamy coraz bardziej zaostrzający się dobrostan zwierząt. W ogóle oderwane to wszystko od rzeczywistości. I czy jest nam to wszystko potrzebne i czy nie powinniśmy zacząć dyskutować nad tym, czy obecność Polski w Unii Europejskiej jest dla nas dalej korzystna. Dobrze. Ja wiem, że są takie głosy, to znaczy rolnicy narzekają i mają podstawy, by narzekać na Zielony Ład, który w nich... Panie redaktorze, to jest pierwsza grupa społeczno-zawodowa, która narzeka. Zaraz będą kolejne grupy społeczne, które będą dotknięte polityką klimatyczną. Okej, sekundeczkę, to pozostańmy przy tym, bo jednocześnie jak ja panią pytam, zanim pani powiedziałem, że Bosak już się wysypał, już to powiedział w Kanale Zero, że jesteście za, to pani nie chce powiedzieć. Wie pani, ja najbardziej na świecie to lubię polityków, którzy mówią ewangelicznie tak, nie, nie. Mają swoje poglądy i nie wstydzą się ich głosić. Panie redaktorze, bo opuszczenie Unii Europejskiej to nie jest proces na rok, na dwa, to jest proces na wiele lat. My wiele kompetencji przekazaliśmy Unii Europejskiej. Moim zdaniem jedną z najważniejszych kompetencji, którą by trzeba było przywrócić do Warszawy, to jest wspólna polityka handlowa. My od 20 lat nie prowadzimy samodzielnie, niezależnie polityki handlowej. Co to konkretnie miałoby nam to znaczyć? Moglibyśmy zrobić, gdybyśmy prowadzili pani zdaniem to... Przygotowywanie kadry, która będzie w ogóle zdolna do tego. My nawet takiej kadry nie mamy, tak? Dobrze, ale ja nie rozumiem, co w tej wspólnej polityce handlowej pani najbardziej przeszkadza. Co mi najbardziej... Tak. Tak, no umowy o wolnym handlu z grupami państw albo z państwami, które mają swobodny dostęp do unijnego rynku, tak? To mi najbardziej przeszkadza, tak? Nie podoba mi się w ogóle podpisywanie umowy z takimi krajami jak Nowa Zelandia, jak Mercosur. No dlaczego my mamy otwierać nasz rynek na towary rolne na przykład stamtąd? Mhm. No tak, nie, no i nie mamy na to wpływu, tak? Nie mamy na to wpływu. Unia Europejska podejmuje te decyzje. Komisja Europejska. Tak, właśnie się powiedzieć. No, Komisja Europejska, przez której, jak pani doskonale wie, jest Polska ma, Polski, tak. Tak. No, Polska ma też głos swój. Mało słyszalny. Świetnie. W takim razie niech pani ma odwagę, której pani ewidentnie, proszę wybaczyć, brakuje, powiedzenia nie twardo. Doszliśmy już do ściany, Polska powinna z Unii Europejskiej wystąpić. Jeśli pani tak uważa, to co stoi na przeszkodzie, by to powiedzieć? Panie redaktorze, na dzień dzisiejszy Polska nie jest gotowa do tego, żeby opuścić Unię Europejską. Po prostu. A kiedy my musimy się przygotować. Niezależnie czy będzie decyzja o tym, że opuszczamy Unię Europejską jako społeczeństwo. Natomiast w ogóle każdy, czy eurosceptyczny... Nie społeczeństwo, tylko jako państwo. No, Polska musi podjąć decyzję. Ale nie, panie redaktorze, i eurosceptyczny, i euroentuzjastyczny rząd powinien być gotowy na możliwość taką, że dojdzie do rozpadu Unii Europejskiej, że dojdzie do dezintegracji Unii Europejskiej i każde odpowiedzialne państwo powinno być na taki scenariusz gotowe. Ja mam wrażenie, że u nas się w ogóle nad tym nie dyskutuje,
nie widzi się tego, że... Ale dyskutuje, próbuje się dyskutować z posłanką, kandydatką na europosłankę Konfederacji, tylko wie pani, problem w dyskusji polega na tym, że wydębienie od pani jednoznacznej deklaracji jest niemożliwe, bo pani boi się... Nie, nie boję się. Panie redaktorze, tak. Dopóki jesteśmy w Unii Europejskiej, to trzeba o ten polski interes zabiegać to i nie... tego nie ma, i tego nie ma, i nie zabiega pani... o ten interes. Ani komisarz, który jest wyznaczony przez Polskę w Komisji Europejskiej, nie zabiegają o to polscy europarlamentarzyści. Niestety. I takich przede wszystkim na dzień dzisiejszy, takich ludzi potrzeba w Brukseli, a takich ludzi po prostu nie ma. Mm-hmm. A na opuszczenie Unii Europejskiej po prostu trzeba się bardzo dobrze przygotować. I tyle. A na dzień dzisiejszy nie jesteśmy na to gotowi. Czy Polska powinna przygotowywać się na opuszczenie Unii? Tak, tak. Na opuszczenie, na możliwą dezintegrację Unii Europejskiej powinna być gotowa na taki scenariusz, tak. Ale wy chcielibyście, żebyśmy opuścili generalnie, tylko chwilowo nie możemy jej opuścić. Nie jesteśmy gotowi. Nie jesteśmy dobrze, gotowi. To proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Dobrze, tylko ja je zadam od początku do końca. To nie potrwa dłużej niż 15 sekund. Czy Polska powinna zadbać o to, by być gotową do opuszczenia Unii i wtedy wyjść z Unii Europejskiej? Polska powinna zadbać o to, żeby być gotową do opuszczenia Unii Europejskiej, przeprowadzić referendum i dopiero za zgodą narodu opuszczać. A pani jakby głosowała w tym referendum? Za co za? Za wyjściem z Unii Europejskiej. Dobrze, to trzeba to powiedzieć. No, tak się pani kryguje jakby... Ale to jest bardzo długa procedura, tak? Ale dobrze, my rozumiem. Przejrzała pani listy kandydatów Platformy na europosłów? Platformy, bredzę. Konfederacji na europosłów? Przepraszam, mam tu o Platformie coś. Nie widziałam całych list, natomiast nie wiem, czy one są gdziekolwiek jeszcze opublikowane. Z tego, co wiem, prezentowaliśmy tylko liderów tych list. Jeśli chodzi o konkurencję polityczną, nie widziałam w ogóle żadnych oficjalnych informacji. Bo znowu będzie tak, że później przyjdzie Sławomir Mentzen i powie, znowu wpuściliśmy wariatów. Nie, nic z tych rzeczy. Nie będzie wariatów? Nie, nie będzie. Nie? Nie, nie, czyli będą tylko ludzie, którzy namawiają was do jedzenia psów. Jeśli państwo chcieliby na przykład, żeby Polska prowadziła politykę w Unii w sprawie wprowadzenia psów do menu w restauracjach, głosujcie na dziesiątkę na Śląsku. To nie jest żadna kompetencja Unii Europejskiej. No nie wiem, ale głosujcie na Dobromira Sośnierza. Smaczne psy. Dobromir Sośnierz, to jest wasz kandydat. Oraz Jarmułka dla każdej kobiety, to Konrad Berkowicz w Krakowie. I jeszcze 9 innych kandydatów na każdej z list. Zachęcam, żeby wybrać. To którego... teraz ma pani czas, żeby powiedzieć, dlaczego mieliby głosować. Skoro pani nie chce dawać jarmułki ani psiny na talerzu, to teraz zupełnie serio ma pani czas, żeby powiedzieć, a dlaczego młody człowiek, albo i starszy, który mieszka w Wielkopolsce, powinien głosować na panią? Przede wszystkim, panie redaktorze, czas pokazał mi i mojemu środowisku politycznemu rację. Europejski Zielony Ład krytykowaliśmy od 2019 roku. Jak wchodził w życie pakiet Fit for 55, również go krytykowaliśmy. I rację przyznały nam masowe protesty rolników w całej Unii Europejskiej przeciwko polityce klimatycznej. Rolnicy w całej Unii Europejskiej mówią, odrzućmy Europejski Zielony Ład. I czas pokazał, że to my mieliśmy rację w tym temacie. Także my jesteśmy jedyni ci, czy ja jestem tak i moje środowisko polityczne, którzy nie boimy się tej politycznej poprawności, to co zrobił PiS i Platforma, jeśli chodzi o politykę klimatyczną. Retorycznie może są przeciwni, natomiast jeśli chodzi o faktyczne głosowania, zawsze głosowali za. To premier Mateusz Morawiecki poparł Europejski Zielony Ład, poparł pakiet Fit for 55. Teraz europosłowie PiS-u próbują się tych faktów troszeczkę wypierać. Natomiast chociażby w zakresie rolnictwa, europosłowie PiS-u również poparli bazowe rozporządzenie dotyczące Krajowego Planu Strategicznego, który wprowadza Europejski Zielony Ład w rolnictwo. Więc to jest ta sama polityka zarówno PiS-u, jak i Platformy. My jesteśmy naprawdę prawdziwą alternatywą. Już? I jeszcze, nie, panie redaktorze, Europejski Zielony Ład to nie tylko rolnictwo. Nie, ale niech się pani nie gniewa. Ja słucham już półtorej minuty i nie wiem, czy to już, czy mogę zadać jeszcze jakieś pytanie, czy już nie będę mógł dzisiaj zadać pytania. Pan tu jest gospodarzem. Nie, ale nie chcę pani przerywać. Chciałem tylko spytać, czy pani jest dumna z tego, że należy do Konfederacji? Tak. Żeby nie było, że ja tutaj seksizm uprawiam, bo ja nie rozmawiałem z panią ani o mezoterapii, to jest pani za młoda na mezoterapię, ani o peelingu. To teraz poważne pytanie o książki. Co pani czyta? Wspomnienia z Kazachstanu. Czyje? Księdza Władysława Bukowińskiego. Teraz? Tak, teraz. I ma tak, naprawdę fantastyczna lektura. Nie, trzeba troszeczkę mieć... Jest wiosna, poczytajmy sobie wspomnienia z Kazachstanu księdza Bukowińskiego. Nie, trzeba, lubię reportaże generalnie i to jest coś też, co odrywa mnie od tych unijnych dyrektyw.